No i kamerka mi spadła, połamała się. Witajcie w nowym vlogu, jesteśmy, jak wiecie, na nowym miejscu. Teraz wam pokażę, jak ten kemping się nazywa. Jest to kolejny kemping czynny cały rok w Grecji. Semeli Kemping. Pokażę wam teraz na mapie, ile tam kilometrów było do tego kempingu. Jak widzicie, byliśmy tutaj koło Nafplio, kemping New Triton. I do tego następnego kempingu mamy 90 km. Godzina 52 minuty. No z przyczepą jechaliśmy naprawdę długo, bo tutaj jest bardzo dużo takich zakrętów przy wybrzeżu. Tu nie ma autostrady, więc jechaliśmy około 3 godziny. Po drodze dzwoniliśmy do innych kempingów, do trzech, i wszystkie były zamknięte po drodze, więc tutaj możecie spokojnie zimą przyjeżdżać, bo ten kemping jest właśnie całoroczny. Ja idę teraz do przyczepy, bo muszę naprawić przetwornicę. Czasami jak potrząsam tą przetwornicą, to słychać, jak tam lata jakaś śrubka. Boję się, że będzie zwarcie i coś może się spalić, więc muszę rozkręcić i wyjąć tą latającą część. Zobaczmy, co jest w środku. No, wiecie co? Teraz już tam nic nie lata. Musiałem się zaklinować, ale taki dźwięk był, jakby tam moneta latała. Odkręciłem drugą stronę i już wiem, co się odkręciło. Zobaczcie. Tutaj jest to oczko od czarnego kabla, czyli musiała zlecieć nakrętka z tego. No i tam lata. Także najważniejsze, że znaleźliśmy przyczynę. Słuchajcie, właśnie odkryłem, bo próbuję to jakoś rozkręcić, ale tutaj jest taka płytka, którą można wysunąć i się dostać do środka. Także próbowałem odkręcić te śrubki z boku, czyli tą i te trzy, ale mi się właśnie przesunęła ta klapka. Także jakbyście mieli taki problem, to wystarczy to zdjąć. No i co, szukamy tej nakrętki. Słuchajcie, nie ma jej tutaj, więc ona musiała wypaść przez wiatraczek, więc pewnie jest w bagażniku. No niestety nie ma, moi drodzy, więc muszę znaleźć taką nakrętkę w mojej skrzynce. Dobra, znalazłem. Także jak widzicie, ten czarny przewód wypiął się z tego. Dobra, próba generalna. Przetwornica działa. Tylko ta dioda mi tam nie za bardzo weszła w dziurkę, ale już nie chce mi się rozkręcać. Dobra, naprawione. Teraz idziemy z Szymusiem szukać błystki, bo zgubił w morzu. Muszę mu pomóc. Przy okazji wam pokażę, że mamy takie fajne przejście na morze. Tutaj się idzie i tu jest brama i wychodzimy na morze. Poznaczę na plażę. Jakieś palmy mamy. Ogólnie dzisiaj trochę słaba pogoda, nie Szymek? Tak, padnie trochę. No i pada deszcz. Chodź, idziemy, szukamy jej. Gdzieś tutaj zarzucił Szymek. Ja nie wiem, czy ja to znajdę. Czekaj, zdejmę spodnie, Szymek. Tak. Albo chociaż tak. Dobra, wchodzimy. Ciekawe, czy ciepła woda. Nie znajdę tej błystki. Ała. Ło. Zaraz mnie fala przewróci. Szymek, ciężko. Na pewno fala już zabrała. Wiesz? No niestety nie udało się. Błystka poszła na straty. No co, ale plaża ładna, nie? Fajna, szeroka. Trochę piachu. Ale przyjdę tu, jak będzie słonecznie, więc będzie trochę ładniej. Od jutra ma być przez 7 dni słońce. Tutaj piękne drzewo. Prawdopodobnie to jest figa. Dzisiaj mieliśmy taką przygodę, bo tutaj jest taka sosna. I w nocy, tak nie wiem, o 5 rano chyba wiewiórka zaczęła skakać nam po dachu przyczepy i tak nas obudziła. Kot to na pewno nie był, bo kot jak wejdzie na dach, to tak potem chodzi, tak delikatnie. A wiewiórka tak skacze, tak kic, 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 kic. I to na pewno było jakieś zwierzę inne niż kot. Podejrzewam właśnie, że wiewiórka. No i nas obudziła. Skubana. Dobra, ja mam całe nogi w piasku i papcie, więc muszę iść do łazienek. Łazienki mamy bardzo daleko, więc zdjąłem sobie rower i jeździmy tam rowerem. Pokażę wam. Ale przynajmniej tyle fajnie, że jest beton tutaj i nie ma kałuż. Po tej stronie mamy kuchnię i taką jadalnię fajną, zaraz wam pokażę. Tutaj jest wjazd i recepcja, a my jedziemy w prawo. No i tutaj mamy łazienki. Tutaj mamy tabliczkę, tutaj mamy pralnię i zmywalnię. Tak to wygląda, trzy pralki, suszarka. Tutaj jest ubikacja i łazienki dla kobiet, a dla mężczyzn jest z tyłu. O, tutaj jest zlewnia chemiczna, a łazienki męskie za takimi blaszanymi drzwiami w tym miejscu. Dzisiaj się kąpałem w tym prysznicu. Bardzo fajne, ciepła woda od razu leci. No i umywalki. I kibelki na skoczka.
No i ogólnie mnóstwo mandarynek na drzewach. Chociaż akurat z tego drzewa bym nie jadł, bo tutaj jest zlewnia. Nie wiadomo, co tam korzonki wsysają. Ale tutaj już by można było. Aha, no i jeszcze bardzo ważna rzecz dla kobiet. Sznurki na pranie. Zaraz przy pralni są sznurki, można się rozwiesić. Także jest całkiem fajnie. Płacimy 25 euro za dzień na tym kempingu z kartą akcji. 3 euro mniej, czyli 22, ale już w tym roku nie mamy tej karty, więc musimy płacić pełną cenę. Szukamy właśnie jakiegoś sklepu karawaningowego, gdzie możemy kupić akcji, ale póki co nie możemy znaleźć. Na kempingu jest dokładnie 8 załóg, z nami 9. Właśnie dostałem od sąsiadów mandarynki, mijali mnie. No i tak wyglądają parcele. Powiem wam, że tutaj ludzie przyjeżdżają prawdopodobnie, żeby się wspinać po górach, bo pan w recepcji pytał, czy jesteśmy climbist, czyli jakby ludźmi wspinającymi się. Góry są potężne, więc prawdopodobnie tutaj właśnie można się powspinać. Tu wam pokażę jeszcze, na środku kempingu jest właśnie coffee shop, czyli jakaś tam kawiarnia, a tutaj kamperki stoją, a my stoimy tam w ciszy, żeby nikomu nie przeszkadzać. No a wczoraj w nocy, jak tutaj przyjeżdżaliśmy, to Google mi pokazało inną trasę i zaklinowałem się na pewnej krzyżówce z całym zestawem. Musiałem rozpinać, ale to może wam pokażę, w którym to miejscu i jak to wyglądało na mapie. Mieliśmy nową błytkę, odciąłem Szymusiowi haczyk i teraz przyklejamy ją. Ale nie na taśmę, Szymuś, bo on zgubił, bo na taśmę sobie przykleił. Dlatego zgubiłeś, Szymek. Musimy to przywiązać. No bo Szymek chce do tej rybki, on ma tutaj rybkę, do tej rybki do końcówki. I on to na taśmę zrobił, ale na taśmę się nie da, bo się urywa. Więc przyniosłem wkręta. Masz wkręta? Mamy wkręta. Musimy tam wkręcić. A! To trzeba przewiercić. To jest za twardy plastik. Dobra, słuchajcie, zrobiłem tak, że tutaj dziurka. Cieszysz się, Szymek? Tak! Ja też się cieszę. Proszę bardzo, ale ryba. Super. Fajne? Niestety skończyła nam się woda, a tutaj nie ma w pobliżu kranu z wężem, więc będę musiał po prostu poszukać jej. Na razie bez baniaka, przejadę się rowerem i znajdziemy. No widzicie, zaczyna padać. Szymek idzie za mną. Dobra, wiem już, tam jest Szymek. Tutaj pierwszy, który zauważyłem. Zobaczymy, czy jest woda. Jest woda, dobra, już wiem, gdzie napełniać. Czyli takie 20-25 metrów od przyczepy. Tankujemy. Jaki kij? Chcesz ten pręt? Tak. Ojej, nie wiem, czy to się da, Szymusie. Nie, bo to ktoś wbił, żeby ta oliwka tutaj rosła, wiesz? Nie, nie wyrywaj tego. W ogóle zobaczcie, to jest taki sad oliwny, więc kemping został zrobiony właśnie w sadzie. A tam dalej są mandarynki, więc w ogóle ta cała okolica jest taka rolnicza. Jest dużo szklarni. Tutaj idziemy. Ale super, mamy wodę. Słuchajcie, ostatnio mi się złamała ta rurka. Obwinął ją folią spożywczą. Ale już się zaczyna siepać, więc będę musiał poprawić. Trzymaj, Szymek. Dobra, kamerę postawimy tutaj. Zobaczcie, są takie fajne krzesełka drewniane. No i szpula na kabel, to stół. Więc kładziemy i nalewamy. Woda dostarczona, ale powiem wam, że już się bałagan zrobił, więc trzeba to posprzątać trochę. Raz, dwa, trzy. To jest z mikrofonu. To jest do naprawy, czy nie? Nie wiem właśnie. Pękło. No i kamerka mi spadła. Połamały się nóżki. Nie da się tego naprawić, bo się wyłamały tutaj plastiki. Peszek. Powiem wam, że na szczęście Kasia sobie też kupiła taką nóżkę z Fejuteka. Także wymieniamy. Pożyczy mi. No, starą końcówkę trzeba odkręcić. Tak wygląda. Tutaj właśnie pękło tam, gdzie są te śrubki. A nówkę wkręcamy. I już mój gimbal może stać, moi drodzy. Bardzo przydatna rzecz do gimbala, bo można to złożyć w każdej chwili i nie zajmuje tak dużo miejsca. Coś takiego. No, od razu lepiej, trochę porządku, można żyć. Kasia mi zrobiła pomarańczko, teraz sobie zjemy, a na obiad będziemy mieli krewetki. Krewetki mrożone, będziemy je przyrządzać.
A teraz jadę pojeździć po okolicy, muszę znaleźć sklep, piekarnię, takie rzeczy, więc zawsze jak przyjeżdżamy na nowe miejsce, trzeba zobaczyć wszystko, nie? Odłączamy lodówkę i jedziemy. O, bramka jest. Dobrze wyjeżdżam? Dobra, cofniemy się, bo chyba wyjazd jest z tej strony. No, tędy się wyjeżdża. Tak się nazywa. Camping Semeli. Tak jak wam mówiłem, okolica jest bardzo taka rolnicza. Tutaj na przykład brokuły uprawiają, zobaczcie. Więc tak wygląda hodowla brokułów. Kotki się zleciały. Cześć, kotki. A tu niedaleko jeszcze była taka plantacja sałaty. Pięknie to wyglądało. Jeszcze podjadę tam i wam nagram. Co tam, koty? Pastwiska. Pięknie jest. A o 5 rano 5 kogutów piało. Także nie musicie ustawiać budzika. Powiem wam, że właśnie wczoraj gogle poprowadziło mnie taką właśnie drogą. I powiem wam, że pomogli nam Grecy tutaj. Zobaczcie, wjeżdża się w jakąś rzekę. No i gogle pokazało, że tędy mam przejechać z tą długą przyczepą. Tym całym zestawem 14-metrowym. No po prostu szok. Dopiero taki Grek wsiadł w samochód i zaprowadził mnie dookoła. A pokażę wam na mapie. Właśnie jestem tutaj. My przyjechaliśmy tutaj od Nawplio i pokazało mi gogle, że mam ostro skręcić w lewo i tutaj mi prowadził i tu na kemping. No i ta tutaj droga jest bardzo zła. Musicie jechać do miasta i tędy wjechać i tutaj na kemping. Wtedy się zmieścicie. Ja niestety musiałem odpinać zestaw i zawracać. Zobaczcie, jak tutaj jest. Nie, no tutaj bym nie przejechał tą przyczepą. Także gogle mnie tak w błąd poprowadziło, że hej. O, dokładnie w tym miejscu wczoraj w nocy się zaklinowałem. Przyjadę tu? O, ten ciągnik tak stoi, że... No i w tym miejscu się zaklinowałem. Z tego domu wyszli panowie, mówią, żebym się cofnął, bo chciałem tutaj jechać, w tą stronę. Żebym pojechał prosto i tam zawrócił. I pokażę wam, bo tam jest fajne miejsce, tam kampery nawet stoją. Także jak widzicie, szklarnie. Po jednej, po drugiej. Taki rolniczy region. No i w tym miejscu. Tutaj jeszcze całym zestawem się zmieściłem po tym łuku, ale jak wracałem, to się nie zmieściłem. Musiałem odpinać. A zawróciłem sobie w tym miejscu. To jest taki duży plac. No jak widzicie, kamperki, ludzie tutaj z pieskami sobie mieszkają. Tam również. Nawet jest jedna przyczepa kempingowa, ale nie wiem, czy ktoś tam mieszka. No i tak jak mówię, tutaj udało mi się zawrócić, ale jak wracałem, to tutaj się już nie zmieściłem, bo bałem się o te murki wystające, żebym tyłem nie zahaczył i za blisko płotu skręciłem. No i tak tutaj, tak się zaklinowałem. No i niestety musiałem odpinać przyczepę. Także pamiętajcie, musicie tutaj jechać dookoła, a nie na skróty. Jak wam powie gogle, skręć ostro w lewo, to nie słuchajcie. O, tutaj rosną takie czarne kabaczki. Zapomniałem, jak to się nazywa. Aż się zatrzymałem, żeby wam pokazać, jakie tu są ogromne drzewa oliwne. Zobaczcie na to. To jest drzewo oliwne. Ja tam stanę przy tym, żebyście zobaczyli, jaki kontrast. Słuchajcie, ja w ogóle nie wiem, w jakim mieście jesteśmy, bo Kasia znajdowała ten kemping, więc jesteśmy w mieście Leonido. Leonido, tam jest taki zamek i powiem wam, że tu jest znak na ścieżkę. To jest zamek, nie wiem, czy on się tak nazywa, King of Thrones. I można po prostu tam wejść, ja sobie tam kiedyś wejdę. A tak przy okazji, to jest ten zakręt, ostry zakręt w lewo i tam się jedzie po prostu, gogle was tak prowadzi. A tutaj na kemping trzeba jechać dalej prosto i tam dalej wam już nową trasę ustali, więc bez problemu. A ja pojadę tam zobaczyć, gdzie tam się wjeżdża. Jak widzicie, droga zaczyna się fatalna, więc zatrzymałem się, tutaj będę zawracał. Tam jest ten zamek gdzieś, więc odtąd można już sobie iść tą ścieżką prostą. Chociaż można by było jeszcze troszeczkę pojechać, może z 200 metrów, ale już nie będę ryzykował. Droga jest naprawdę kiepskiej jakości. Nie no, źle wam pokazałem. Jesteśmy tutaj, każe mi zawrócić i na ten zamek jechać tutaj. A zamek bardzo ładny, coś takiego. Także pójdę tam teraz. Poza tym powiem wam, że fajnie jest mieć 4x4. Teraz się nie boję w ogóle wjeżdżać w żadne takie wertepy, w takie błota. Jest naprawdę o wiele przyjemniej.
No i pokazuje, że to jest ta droga, moi drodzy. Tu i tam. Ale nie wiem, gdzie samochód zostawić, więc chyba tam dzisiaj nie pójdę. Tam jest ten zameczek. Czekajcie, pójdę tam sprawdzić, bo mnie to bardzo ciekawi. Ale tutaj ktoś mieszka. Nie, tu są jakieś schody, ale to raczej nie. Nie, to musiało być tamto wejście, gdzie wam pokazywałem, gdzie ten znak był, ten King of Throne. Dobra, przyjechałem tu jeszcze raz, idę na pieszo, postaram się zdobyć ten zamek. Ale pytaliście w komentarzach, jak się spisuje właśnie ta blokada. No, ta blokada, którą mam tutaj z tego Birlock czy coś takiego. Powiem wam, że dzięki niej, w takich sytuacjach jak teraz, że zostawiam samochód po prostu na jakimś, w jakimś szczerym polu, to czuję się o wiele bezpieczniej, kiedy zapnę tą skrzynię biegów. Tak jak kiedyś, jak nie miałem tej blokady, zostawiałem samochód, tak nie wiedziałem, 50 na 50, czy jak wrócę to będzie, czy może ktoś go ukradnie. No bo tak jak pisaliście, jest to samochód, który jest na pierwszym miejscu pod względem kradzieży w Niemczech, także złodzieje uwielbiają ten model samochodu. I powiem wam, że jak zapnę sobie tą blokadę, trzeba przekręcić i wcisnąć, to tak czuję się bezpieczniej tak na 80%, czyli jak już odejdę, to tak na 80% nie ukradną, tak sobie myślę przynajmniej, a na 20% ukradną, więc te 30% lepiej się czuję psychicznie. A ja biorę plecak i lecimy w góry. No i lecimy. Kurtki nie mam, ale przynajmniej czapkę sobie wziąłem, jakby wiało, także na razie auto, idziemy tam. No i mamy znak, moi drodzy, zobaczcie. King of Throne. Idziemy tędy, także super. Odnalazłem szlak. Cieszę się, bo wam też odnalazłem ten szlak. Idzie się taką ścieżką w lesie. No i jestem, moi drodzy. Szło się tak za 8 minut. Widok piękny. Tam idzie rzeka, bo po niej przejeżdżałem samochodem. Pamiętacie to ujęcie? No i tak to wygląda. W sumie to nie wiem, czy to jest zamek. Chyba to nie jest zamek. Ale tak jak widzicie, szklarnie, uprawy. Tutaj to będzie lepiej widać. Tu jest mnóstwo szklarni, czyli cała wioska rolników. A może to jest jakaś wieża ciśnień? Nie wiem. Tam jest druga. Zobaczymy, czy da się wejść. Da się. Ojo. Halo? Jest tu ktoś? Chyba nie ma nikogo. Szok. Ale tu groźnie. Ej, to jest jakiś młyn. Ej, zaraz ten dach odleci. Wszystko się czepie. To był jakiś wiatrak. Zobaczcie. Koła zębate. Postaram się tam wejść. O ja. Zobaczcie, tutaj pękło. Ale wieje. Strasznie wieje. Tu jest taki kamień, czyli tutaj robili mąkę, jest kamień do mielenia. No pięknie to wygląda, powiem wam, że nie spodziewałem się. Patrzcie, ile próchna. Dzieciaki przychodzą, podpisują się. Świetna sprawa, polecam, przyjdźcie sobie tutaj. Bardzo ładne miejsce. A tutaj są te materiały na takich długich, nie wiem jak to się nazywa, od wiatraka, takich deskach. I te żagle się pewnie mocowało na wiatraku i to napędzało to koło. Ale zobaczcie, że to jeszcze tutaj jest po prostu, że nikt tego nie wziął. Poświecimy telefonem. Dół tak to wygląda. A tu niżej jakieś blachy. Tam jest jakieś wejście. Nie. Dobra, idziemy stąd. Pójdziemy do tego drugiego. Tu są jakieś schodki. Zobaczymy. Taki punkt widokowy. Nie, nie, tu jest wejście, moi drodzy. Do spiżarni. Znowu latarka się przyda. Drzwi wyważone. Czyli ktoś je z buta wziął. Tu są takie trzciny z dachu. Zobaczcie, to wszystko jest powiązane. To się układa na dachu. I macie taką jakby dachówkę z trzciny, nie? Tu to by można było nawet zamieszkać.
Teraz pójdziemy tam. Tylko jak tam wejść? Tu jest ścieżka do domu. Tu nie ma żadnych schodów. Już prawie jestem. Jestem. Teraz tu trzeba wejść. Starość, nie radość. Ale jestem. Fajnie. Tak to wygląda z góry. Idziemy tu. Co my tu mamy? Tu jakiś bunkier do oszczeliwania. Ej, jeszcze jeden. Niesamowite. Wow, zobaczcie jak tu wyrwało. Czekajcie, bo jest pod słońce. Zobaczcie jak wyrwało. Ja nie mogę. Co tam jest w środku? Nic tam nie ma. Schody były. Czyli to też był jakiś wiatrak. Idziemy do drugiego. No nie ma tu żadnych schodków, więc trzeba iść po skałach. Ale nie jest trudno, możecie przechodzić. Tylko wiecie, na własne ryzyko, nie? Tutaj też wyrwało. Chyba już dawno, bo nawet trawa porosła. Ale tak to wygląda w środku. A, tam jest wejście. A wejdziemy sobie, jak już tu jestem. Ej, kozy! Ale mnie wystraszyły, ja cię kręcę. Chodźcie, chodźcie, kuski. Oh, serce mi zaczęło walić. No, piękne miejsce. Takie zielone. Można wejść nawet na mury. Zobaczcie, jakie grube mury. Na metr ponad. Pięknie. Dobra, wracam. Tam mamy kemping. Wracam, bo muszę zakupy zrobić. Ser się skończył. Jestem, proszę Państwa. Jest bezpiecznie, możecie iść. Tak wygląda nasz sklep. Jest to największy sklep w okolicy. I to będzie nasz sklep od tej pory. Nazywa się Panagiotopoulos. Fajny, duży sklep, także tutaj będziemy przyjeżdżać. No i mam wszystko. Na te zakupy wydałem 56 euro. Pokażę na kempingu, co kupiłem. No właśnie. Jedyne, co mnie denerwuje w tej blokadzie na skrzynie biegów, co Wam opowiadałem przed chwilą, to to, że zapominam jej wyjąć. Czyli teraz mam zapalony silnik, jak widzicie, obroty 900. No i muszę po prostu gasić silnik, szukać kluczyka, odbezpieczać i jeszcze raz zapalać silnik. I tak się dzieje codziennie. Nie ma dnia, w którym bym chociaż raz nie zapomniał odbezpieczyć. I obawiam się, że po prostu silnik bardziej cierpi od tego, że ta blokada jest, niż by jej nie było. Bo jakby jej nie było, to bym sobie normalnie zapalił samochód i odjechał. A tak to muszę go teraz zgasić, odbezpieczyć i jeszcze raz zapalić. Czasem robię tak, że proszę Kasię, żeby mi kluczyki swoje dała, bo u niej też jest kluczyk zapasowy. No ale jak jej nie ma, to po prostu ten silnik muszę zgasić. No i przez to cierpią, nie wiem, świece czy coś tam cierpi silnik. No i jest bardziej narażony na uszkodzenie, na awarię. Także wszystko spoko, ale z tym zapominaniem najgorzej. Próbowałem tutaj sobie już kłaść jakieś chusteczki, jakieś papierki, żeby przed odpaleniem sobie przypomnieć. Nic nie działa. Musiałbym sobie wielką kartkę nakleić. A jadę teraz inną drogą na kemping i tak musimy przejechać przez rzekę, więc teraz jadę przez rzekę. Wczoraj też z przyczepą tutaj jechałem. Straszne dziury, no ale nie ma innej drogi. Rzeka musi być. To znaczy inna droga jest. Zobacz, ja tutaj przejechałem przez rzekę, ale most jest w tym miejscu, więc trzeba by było jechać dookoła, gdzieś tu, tu, tu i tak. Jedno przejście jest tutaj, drugie jest gdzieś tutaj. A no, miałem Wam pokazać te piękne sałaty, zobaczcie. No przepiękne po prostu. To jest jeden gatunek, a tam jest jeszcze fajniejsze. I zobaczcie, rosną z pokrzywami. Tutaj sałaty, a tutaj mnóstwo pokrzywy. I jestem na kempingu, kemping Semeli. Skromny kemping, ale fajny. Uuu, co tu się stało? Kasia zwinęła maty. Chyba musiała mocno wiać. Kasia złożyła te maty, ponieważ tak zawiało, że wylądowały tam na krzakach podobno. I przyszli sąsiedzi i pomogli Kasi właśnie zwinąć. No i nie mamy teraz maty, ale muszę rozłożyć jeszcze raz i przybić szpilkami. Dobra, pokażę Wam, co kupiłem. Szczotkę, bo nam się zgubiła. Kubek, bo lubię przeźroczyste szkło, więc sobie kupiłem takie coś. Kiełbasę na ognisko zrobię sobie na plaży. Ania ma jutro urodziny, więc robimy sobie wieczór filmowy. Kupiłem chipsy, ale tym razem te pieczone, żeby nie było tak dużo tłuszczu, żeby trochę zdrowiej. I jeszcze takie, jakieś tutaj warzywne. Tu Kasi pietruszkę od rolnika. Szóstkę, Ania ma 6 lat.
Każdemu po bańkach mydlanych, talerzyki, kubeczki. A Kasia kupiła jeszcze Ani taki prezencik, taką laleczkę. A jeszcze przecież kupiłem kosz. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Taki kosz. No a powiem wam, dlaczego kupiłem ten kosz. Słuchajcie, kupiłem taki kosz, ponieważ często Kasia tutaj robi jakieś kotlety, ma brudne ręce. No i do tego kosza, żeby podejść i go otworzyć, to trzeba ubrudzić te ręce. Najczęściej trzeba tak zrobić i tam wrzucać. On może być otwarty, ale czasem no nie chcemy, żeby był otwarty za często. Musiałby być tak naprawdę cały dzień otwarty, a nie chcemy. Więc go zamykamy. I kupiłem taki drugi kosz, który jest otwierany nogą. No. To jest dla mamy kosz. To jest dla mamy kosz. A tata sobie kupił taką szklankę z słomką. To jest ładne. I Ania chce mi to zabrać. Nie, ja chcę, żebyś mi zrobił z tym herbatkę. Dobrze. No, także taki kosz się przyda do codziennego gotowania. A ten kosz, nie mam nic do niego. Jest naprawdę fajny i porządny. I jak otworzymy drzwi, to zawsze można z dworu tutaj coś wrzucić. Także przydaje się w przeciągu, jakby był. Ale po prostu nie ma otwierania na nogę. Chyba że jak producenci oglądają, to możecie pomyśleć nad takim otwieraniem tutaj na nogę, żeby to się podnosiło i potem samo zamykało. To by było idealne rozwiązanie. A Kasia, jak widzicie, zrobiła już te krewetki. Będziemy jeść tutaj jakieś fajne rzeczy z cytrynką. Będzie sałata. A dziewczynki rysują. Nadia rysuje prezent dla Ani, jakąś laurkę, więc nie chce, żeby widziała, więc sobie przegrodziły taką poduchą. A zobaczcie, znalazła się ta nakrętka od przetwornicy. Ania, gdzie ona była? Ja Szymon ją znalazł na dworze, na macie. Tak? Szymek znalazł na macie, czyli musiałem zgubić, jak niosłem przetwornicę do przyczepy. Ale już, niepotrzebna. A Ania mi właśnie narysowała super laurkę. Tata, serduszko, parasol. Dzięki, Ania. Dobra, sprawdzamy ten kubek. Umyjemy go najpierw. Gotuję właśnie wodę na herbatę, ale muszę wam coś powiedzieć, bo mam takie spostrzeżenie odnośnie przyczep. One mają za mało kontaktów. Tutaj są dwa, jak widzicie, no i są bardzo potrzebne. Tutaj ładujemy telefon, tu mamy laptopa podłączonego. Nie, teraz się akurat czajnik podłączyłem, ale tutaj mamy laptopa. Potem ładuję drona, potem jeszcze jeden telefon, także tych gniazdek tutaj naprawdę brakuje. Więc pomyślałem, że założymy sobie taki przedłużacz. Tam jeszcze są dwa, ale jakoś tam ciężko się dochodzi, bo trzeba tutaj przejść i tam w kąt iść. Najczęściej tych używamy, więc założymy sobie takie cztery. Nie wiem czemu dopiero teraz, po 3 miesiącach, ale zrobimy coś takiego. Także znowu prośba do producentów przyczep. Tutaj poprosimy 5 gniazdek. Herbatka się robi, ale Ania poprosiła mnie, żebym jej nastrugał kredki. Tu mam taki nożyk, więc strugamy. Oj, uwaga, strugamy. Tata. Co, Szymuś? Patrz, co mi się zrobiło. Co ci się zrobiło? Przewróciłeś się? Ryba się rozwaliła. Pokaż. Patrzcie. I wyleciało, i wyleciały oka. Oczy. Nie ma oczów. No i jak widzicie, zawsze śmieci mieliśmy tutaj, żeby szybko można było coś rzucić, a od dzisiaj nie będziemy mieli śmieci na blacie. Tylko będą tutaj. Świetnie. Robimy krewetki. Dobra, Ania, testujemy. Jak? Fajnie. Tata, ty tu masz. Gdzie je mam? Tu. Dobra, to jest moje. Takie mam dzisiaj. Pyszne. Tu jest papryka, cebula i co, Kasia? Papryka, zielona cebulka, winko, sól, pieprz, trochę cukru i oliwa. Dobra, rozkładam jeszcze raz maty i będę je przybijał szpilkami. Tylko powiem wam tak, to dostaliśmy od naszych widzów, bardzo dziękujemy, ale używamy ich już chyba ponad rok, półtora roku i mam takie przemyślenia, ponieważ one są bardzo dobre na takie skaliste kempingi, gdzie nie można wbić takich szpilek, bo się po prostu wyginają. Ale jak jest miękko, to lepiej wbić takie, ponieważ one wejdą całe w ziemię i po prostu nikt w nie nie kopnie. A tutaj... Te mają te plastiki. Jak wy wbijecie to w ziemię, to u nas już 3 razy ktoś kopnął i o mało sobie palca nie złamał, bo zazwyczaj się w klapkach chodzi albo w jakichś sandałach latem i bardzo łatwo sobie palca złamać właśnie o te wystające plastiki. Także dzisiaj wbijam te, żeby całkowicie były wbite w ziemię. No i teraz po prostu nikt sobie palca nie złamie, bo po prostu nie da się o to zahaczyć. Powiem wam jeszcze, że w tych można oczywiście te plastiki pozdejmować i wykręcić, ale te gwoździe są takie, że mają tutaj taki gwint jakby. Jak to wbijecie, to bardzo ciężko potem je wyciągnąć bez tego, bo też już kiedyś próbowałem.
No i ta główka nie jest aż tak duża, żeby przytrzymała po prostu matę, jak zawieje mocno. Po prostu się wyrwie mata z tej główki. Te gruby można wbić na przykład tutaj, w miejscach, gdzie się nie chodzi, przy kołach. No, są idealne do wbijania, nic się nie gną. A tego właśnie przed chwilą wygiąłem, takie są miękkie. No i znowu mamy porządek. Powiem wam, że ostatecznie zabrakło mi tamtych i wbiłem te gwoździe, także też trzymają. Tylko właśnie, jakbyście mieli większe oczka, to może przejść, ale u mnie jest dobrze. Także nagadałem się, a tak wyszło, że i tak są dobre.